Dzień dobry, witam, tu Antaos i zapraszam na Let's Level Soikoden. Ostatnim razem dobiłem 26 poziom, pokonując bossa w podziemiach, albo lepiej mówiąc, katakumbach Krasnali. I pewnie nie jesteśmy już daleko do artefaktu, który mieliśmy tu zdobyć. Kolejna skrzynia. Running Water Root. Czyli korzeń biegnącej wody. To był artefakt, którego miałem tutaj znaleźć. Ale jeszcze sprawdzę, co jest tutaj po bokach. Defense Room Piece. Co zwiększy obronę mojemu bohaterowi. I teraz mam chyba wszystko, więc Escape Talisman. Dokładnie. Dzięki temu dostałem się bezpośrednio na zewnątrz. I ruszamy do wioski. Przy okazji, nie miałem ostatnio okazji zbadania lewej strony wioski. O nie, to niesamowite, że ludzie dotarli aż tutaj. W porządku. Pierwszy linii bym sobie odpoczął. 200 bitsów za jedną osobę. W porządku. Mi się wydaje, że już z nimi rozmawiałam. Ale fajnie jest tutaj zrobiony pokój. Te okna są dosyć nietypowe. Cóż ty mi powiesz? Ten wiatrak generuje potęgę piorunu i błyskawicy. Mówi się, że to jest jeden z sekretnych technik Krasnali, czyli generuje prąd. No proszę, tutaj nie byłem ostatnio. My, Krasnale, jesteśmy dumni z naszych wielkich katakumb. Możesz je widzieć na północ stąd. Tak, właśnie tam byliśmy. Cześć. Dlaczego kobolty są takimi lakejami? Lakejs? Imperium. Lakejs. Pionkami Imperium? Tak bym to zrozumiał. No, atakują nas niedyskretnie. Okej, okay, czyli Imperium używało koboltów do... no, jako siły militarnej. Z tego by wynikało. Jak nasza wspaniała zbroja będzie wyglądać na człowieku? Nie wiem. Miał coś do zidentyfikowania. Kirkis, masz co? Masz coś? Extol. I Gremio ma coś. Japanese dish. W porządku. Co mogę u ciebie kupić? Half helmet. Ten hełm byłby dobry dla każdego. Wy nie macie miejsca. Zrobimy wam miejsce.
potrzebowałbym miejsce dla ciebie. A wam założę już nowy ekwipunek. I wracamy do zakupów. Teraz ammo był na sprzedaż. Wardrobe. U ciebie to samo, pointed hat. Antytoksynę sprzedam, jak na razie mi się nie przydała zbytnio. Escape talisman mam dwa takie, więc jeden sprzedam. Igły też na razie bym sprzedał. Nie było sytuacji, w której by mi się przydały. Lekarstwo bym raczej wolał zachować, a tobie kapelusz mogę już sprzedać, a tobie również bandana. Dobrze, co mogę od ciebie jeszcze kupić? Poor cape. Tam jeszcze niektórym brakuje. Skórzana zbroja, niech będzie. Skoro mam wystarczająco zasobów obecnie. Więc Kirkis potrzebuje obydwu przedmiotów. Tylko jeden. Więc karate uniforma. Wardrobe, czyli płaszcz ochrony. W porządku. Dwa fur cape'y dla Kirkisa. Jeden Lepant i jeden Kamil. Kamila, żeby być precyzyjnym bardziej. Tak, jeden był dla ciebie. Dwa były dla ciebie. Kremio. Nie dostałeś nowego? Gauntlet jest słabszy. Emblem mu zostawię. Tutaj nie ma nic więcej. Gauntlet jest na sprzedaż. I to by było na tyle obecnie. Da się tędy wyjść? Niestety nie, tylko tu. Co to jeszcze jest w tym rogu? Witam. Będę silny. Wystarczająco silny, by pokonać tych elfów i ludzi. Będę ciężko studiował i będę mądrzejszy niż ludzie i elfy. To dopiero motywacja. Nienawidzimy elfy. Elfów. Trzeba by to odmienić. I elfy gardzą nami. Zawsze tak było.
Nikt nie pamięta oryginalnych powodów do tej nienawiści. Okej. Ale jak to się mówi, każdy do szczęścia potrzebuje kogoś do kochania i kogoś do nienawidzenia. Zważając na moje badania, runy zawierają elementarne potęgi tego świata. Okej. Nic więcej nie mówisz? Nie tylko elementarne. Tutaj żeśmy już ostatnio się patrzyli. Czy tutaj był jakiś kryształ do kupienia? Był, ale mam za mało pieniędzy. Za dużo zużyłem obecnie. Jeszcze chciałbym się udać tutaj do kuźni. Fragment runny. Piorun. Dla mnie. Jeszcze coś tutaj było. Fragment runy wody. Gremio. Więcej fragmentów nie miałem. 7000. Jakby to rozdzielić, wystarczy tylko na jedno ulepszenie. Chyba, że ktoś na poziomie 5 zostanie ulepszony. Kirkis. I Gremio na przykład. W porządku. A teraz pójdziemy do starszego krasnala. Się pochwalić, że zdobyliśmy artefakt. Udało się wam przebicie przez naszą twierdzę, katakumby, czy jakby to nazwać. W porządku, wierzę w twoją historię. Tak jak powiedziałeś, płonące lustro jest okropną bronią, ale może zostać rozczaskane na kawałki, używając innej, jednej z naszych skarbów. Firewind Cannon, czyli armata ognistego wiatru, jak nazywają tą broń, sprawię, żebyśmy jeden zbudowali natychmiast. Jesteśmy wdzięczni. Starszy. Pani Chantaos, wracajmy do wioski i dostarczmy im informacje. Dowódca elfów powinien nam teraz uwierzyć. Jak? Nie mamy dla niego dowodu. Co mu dasz jako dowód? Jego słowo nie idzie przynieść. Powodzenia tobie, młodzieńcze. W porządku, dziękujemy ci. Kirkis chyba nie myśli za bardzo do przodu. Jak chce im to udowodnić? Dlaczego mają teraz uwierzyć? Przedtem próbowałeś zwykłym słowem i teraz przenosimy z powrotem tylko słowo o tym, że krasnale coś budują. Coś tutaj na dole jest? Nie da się tu przejść. Tak to wyglądało ciekawie. Nic, idziemy z powrotem. Zrobię automatyczną walkę. Teraz już nie powinni stawiać dla mnie żadnego zagrożenia.
albo lepiej mówiąc, stanowić zagrożenia. To jest to słowo, które szukałem. Są bardziej wytrzymali niż miałem to w pamięci. Nawet po zwiększeniu poziomów broni i ekwipunku ogólnie. Zrobię sobie tutaj zapis. I lecimy dalej. O co chodzi? Po powrocie z wioski Krasnali. Co to jest? Nie wiem. Wygląda na palący się las już. W tym kierunku jest. Nie może być. Za późno. Las się już pali? Przecież dopiero budowali tą broń. Myślałem, że mamy jeszcze więcej czasu. Zobaczmy. Może mi się tylko wydaje, ale chyba są odrobinę silniejsi. Tak czy owak, dobiłem właśnie 27 poziom. W takim razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.